Right now, I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Dobrze, nie ma co czekać, ruszamy na łowy. Płacz dziecka. Świetnie. Dzień dobry. Czasami człowiek ma takie dni, że po prostu jedyne co chce zrobić, to położyć się na łóżku i o wszystkim zapomnieć. Nie płacz, szkoda łez. Tak jak mówiłem, znalazłem ci parę. Dopiero tu przyszedł, a już się zabiera do roboty. No nic, zostawmy ich samych. Proszę się opamiętać. Miałem wrażenie, że coś za mną wyskoczyło. Po co rzucają we mnie ammo, którego nie mogę użyć? Kolejne. Ja chcę otworzyć drzwi, nie to jebę. No jebło. O kurde. Jesteśmy na planecie? No nie wiem. Wygląda ciekawie. Sekunda, bo mi się tutaj nie podoba. Skąd on to wiedział? Miliard zwłok na sobie leży. I mi będą próbować wymawiać, że wszystko jest okej. Powinienem udać się do najbliższego sklepu i sprzedać co mogę, bo na nic nie ma miejsca. Na ammo mam miejsce, chociaż tyle. Chociaż to się nie marnuje. W którym miejscu ty jeszcze jesteś? A tam! Nasz stary znajomy. Łap. Taki średnio zainteresowany jesteś. To łap to. Oj, kolega się wprowadził. O nie. Zmieniam politykę. A. Zostawiłem sobie tyle bomb. Specjalnie po to, żeby jak na mnie wyskoczą, to żeby je mieć. Bo się przyzwyczaiłem. A tu ciul. Dlaczego ja mam tu... Uwierzcie mi, nie będę korzystał z miotacza. Przyrzekam. Blokowane, no to otwórz. Zadanie zakończone. Znają moje imię.
Miałem wrażenie, że coś ważnego wyświetliło się. Chyba go uspokoiłem. To dobrze. Nie, żebym nie pochwalał takich zachowań, ale... Są jakieś granice. Ja się nie obnoszę ze swoją seksualnością. Mam nadzieję, że te płaszczki też się nie będą obnosić. Jeszcze rozumiem, żeby z kimś żywym, ale zwłoki? Powiedziałem, prawicowcy mieli rację. Najpierw homoseksualizm, potem nekrofilia. To wszystko to było prawda, a myśmy nie słuchali. Ja już nie wezmę. Dobrze, to wygląda zachęcająco i nawet... A! Nie zauważyłem. Idziemy. Możesz na chwilę? Wydawało mi się, że coś na nas wyskoczy w momencie, gdy... Zapraszam ponownie. Z tym ponownie coś odkrywałem. Może być. Myślałem, że jeszcze coś na nas wyskoczy. No halo. Po co się odwracasz w taki sposób? Jeszcze mnie obrzydło. Spokojnie, doskoczysz, Isaac. Zaufaj mi, jestem ekspertem. Spodziewałem się wielu rzeczy. Ale nie, że kurwa skoczy. Na początku mi się nie trafiło, ale to z nerwów. Ostro nim szturcha, ale karabinu nie wypuści z rąk przez przypadek. Stalowy uścisk kobry to jest jednak stalowy uścisk kobry. O kurczę. O cie panie. Samo mi się przechyla do dołu. O Jezus.
dobra. O kurczę. Nasz stary znajomy. Odsuń się, bo mi się nie podoba na miejscu. No. Nie weź się czas. Udało się. Reload. No, to rączka naszego kolegi. Nie mamy apteczek w tamtą stronę. No to my szybciutko sobie posprawdzamy każdy kąt. O! Widzicie? Co to jest? Miny detonujące. Brzmi ciekawie. Robię to z ciężkim sercem. Ale trudno. Gdzie jest jakiś sklep? Chwila, bo mi się jeszcze jedna rzecz nie podoba. Nie uciekaj. Dobra, po śladach. W pobliżu powinna znajdować się jakaś kobieta. Sądząc po tropie. Idealnie. Ratunku przedszkolaki. Przyznam, że się nie spodziewałem. Ale słuchajcie, bo tak właśnie się teraz zastanawiam. Jeżeli gość mówi, że faszerowali nas lekami, żebyśmy zapomnieli, to prawdopodobnie
te przesłuchania całe, w których się nas pytają o to, czy nic nie pamiętamy, aby nie są po to, żeby wyciągnąć od nas jakieś informacje, tylko sprawdzić, czy je straciliśmy. Kurczę. Pytanie, co mamy za... czego mamy nie pamiętać? Na pewno mamy pamiętać o tym, żeby wejść do sklepu. Chwila, nawet sprzedam. Karabiny nie będziemy kupować. Nie wiem, że właśnie by nam się przydał na dzieciaczki, ale... Karabin to... Nie wiem, nie lubię karabinu. Przydaje się tylko wtedy, jak się kończy amunicję do piły. Gdzie leziesz? In the project, just like you. Yeah? Well, why was he there? What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Oh, kurde. Goś zamordował żonę i dziecko. Drugi lok jakiś. Przewijamy. Skończył się. Lecimy dalej. Też, kurczę, chyba jakiś ważny. Te vlogi z numerkami zawsze są tymi najważniejszymi. Kurde, reklamy. Menel. Dłużmy na miejsce i udawajmy, że nic się nie stało. Śmieszne gówno w tym momencie reklamują. Czy oni... Czy to jest znak? Kolejny. Bracia i siostry widzę. Albo to jest wiara w Imperatora, albo to jest unitologia. Coś mi mówi, że to nie jest wiara w Imperatora. Point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini towers. Stay sharp. Ile tych dzienników? Tym razem się nie pomylę i nie nacisnę escape'a, tylko tabulator. Oni to zrobili specjalnie.
Sonic Nerdy. To nie było fajne. Miałem z nich zebrać rzeczy. Gra się teraz nie fair zachowuje w stosunku do mnie. Co ty masz na głowie? Moda. Co to jest? Kurczę, powoli zaczynam myśleć, że jesteśmy na ziemi. Że to nie ma sensu. Bo tam był kapitan statku. Nam mówił. W sensie tak się tytułował, kapitanem statku. Więc... Nieźle, stary. Dzięki EA. To nie jest tak, że na początku gry mi o tym wspominaliście, że nie było innej metody przetrwania jak strzelanie z ich kończyn. Dobra. Ale tam. To znaczy, że to jest gdzieś tam na razie. Albo nie. Warsztat, na warsztat czekałem, bo mamy sporo tych węzłów, z tego co pamiętam. 7. Nie pierdolimy się w tańcu. Spore obrażenia, fajnie. To jest 12 godzina, powiadacie. Dobrze wiedzieć. Kończymy tutaj. Nie będę się długo rozwodził, po prostu powiem cześć. Cześć.